Witajcie, witajcie! Oto pierwsze podsumowanie pierwszych przesyłek do projektu Znaczki Dzieciom. Lecimy! Tak, słuchajcie, przyszły pierwsze koperty, pierwsze listy. Bardzo panom dziękuję. Dlaczego panom? Bo akurat trzej panowie napisali. Pan Radosław, pan Łukasz i pan Dariusz. Bardzo dziękuję. Pan Dariusz nawet piękny list do mnie napisał. Pozytywnie zakręcony filatelista. Bardzo dziękuję za przesyłki. Zobaczcie tutaj znaczki dzieciom, skrytka pocztowa, pięknie zaadresowane. Także pokażę wam, co przyszło i poopowiadam, jakie są najbliższe plany na najbliższy miesiąc. W sensie, no, na grudzień, bo już mam pewne plany i powiem wam, co jest już zaplanowane. Dobra, ale najpierw zobaczmy, co przyszło. Zobaczcie, no, piękna kartka pocztowa z wilkiem, z Bieszczadami. No, na pewno jakieś dziecko się ucieszy i pocztówka z Zagórzem i okolicami. To są jakieś kościółki. Co to jest? Cerkwie. Także widzicie, pocztóweczki też będą do rozdania dla dzieci. Co tu mamy? No tu mamy jakiś zestaw podstawowych, widzę, znaczków. Zaraz przejrzymy, co tu jest tak z grubsza, żebyście zobaczyli. Mamy Stany Zjednoczone, tutaj mamy Szwajcarię, tutaj jakieś Chiny czy Japonia. Tak, no to dzieci na pewno się ucieszą. Mamy trochę Niemców, standardy niemieckie. Tak, tutaj mamy Sowiety, też trochę Niemców. Słuchajcie, no, bardzo fajne znaczki. No, rzeczywiście dzieci będą zadowolone. Zaraz wam pokażę, gdzie to wszystko wyląduje. Tutaj mamy też jakieś roślinki. Widzę serię. Mam pewien pomysł, żeby to właśnie te, które są luzaki, to dzieciom dawać luźno, ale te, które są w seriach, to no, wkładać do właśnie tych osłonek i dawać na przykład dzieciom, które się wybijały, czy więcej pytań zadawały, czy potem wracały do mnie, że bardzo im się podobało, no to wtedy dostają jeszcze jakiś tam bonus ode mnie, bo już tak było właśnie na poprzednim spotkaniu, że byłem w grupie sześciolatków, wow. I rodzic jednego chłopca do mnie nawet maila napisał z podziękowaniem, że syn bardzo się nakręcił na te znaczki, bardzo mu się to podobało, dziękował za takie spotkanie, no i dałem mu jeszcze tam pewną niedużą partię znaczków, już wtedy takie bardziej serie, bardziej bloki, bo na pierwsze spotkanie właśnie wybieram takie luzaki, znaczki, które są dobre na start, znaczki, które dzieci mogą sobie pooglądać. A tu widzicie znaczek ulica Dzielna w Warszawie. Kiedyś się muszę tam wybrać. Nie wiem, czy będę dzwonił do mieszkania, do kogoś. No to tak na marginesie. Słuchajcie, polskie znaczki zagraniczne. Także widzicie, bardzo fajnie. Bardzo dziękuję panom za przesłanie. Tutaj dostałem, to chyba pamiętam, że od pana Dariusza to przyszło. Pan Dariusz wskazuje, że to dla starszych dzieci. Tak, bardziej dla młodzieży. Już takie rzeczy będę już starszym dawał, nie 5-6-latkom. Też planuję, zaraz o planach, widzicie, bloczek ludzi kina i teatru, tutaj z prezydentem Kaczyńskim, tutaj z Krakowem, także widzicie, bardzo fajne walory, na pewno dzieci się ucieszą i poopowiadam im, co na tych znaczkach jest, jak to wszystko jest, po co to jest, kto to zbiera, kto jest tym zadowolony, kto to zbiera, no takie różne informacje. O, widzicie, tutaj mamy Disney, na pewno dzieciom się to spodoba. O, widzicie, tutaj mamy Europa, znowu prezydent, także widzicie, tego typu bloki. Bardzo, bardzo panu Dariuszowi dziękuję, to będzie dla starszych. W międzyczasie powiem wam, jakie są plany. Na grudzień mam już umówione 3 spotkania w grupie sześciolatków, czyli w zerówce, a na styczeń będę chciał już umawiać szkołę podstawową, bo tu mam pod ręką, do szkoły podstawowej.
klasy 1-3. Spróbuję tam pogadać z sekretariatem, może z dyrektorką, jak to ogarnąć. To słuchajcie, jeszcze przyszło. Kolega wysłał po prostu tak hurtem. Zobaczcie. Po prostu hurtem znaczki. To one pójdą na pierwszy ogień, że tak powiem. Na pierwszy ogień wszystko. Na pierwsze spotkanie, jak dzieciom tak wysypię, to one potem sobie tutaj przeszukują, patrzą, wybierają. Dostają też ode mnie, pokażę wam, co dostają. Dostają takie właśnie osłonki, rozcinam, po prostu robię mniejsze i oni sobie, no 500 aż tyle nie mam, więc to paluszkami robią, sobie wkładają w ten sposób znaczki i zabierają do domu. Dostają ode mnie też naklejki. Wiadomo, że dzieci lubią naklejki, więc jak krzyknąłem, kto lubi naklejki, no to zaraz wszyscy, my, ja, krzyczeli, każdy chciał naklejkę. Także dostają naklejki, mogą je sobie nakleić tutaj z tyłu, albo zabrać i nakleić gdziekolwiek indziej. Także takie rzeczy dzieci ode mnie dostają za free, oczywiście, za darmo. Żadnych pieniędzy za to nie biorę. Robię to z własnej pasji i radości do znaczków. I bardzo się cieszę, że wy również podzielacie ten projekt, że podoba wam się ten projekt i wysyłacie znaczki, które mogę potem darować dzieciom. Już nawet ostatnio, pokażę wam, ostatnio kupiłem, już za własne pieniądze kupiłem, zobaczcie, jaki zestaw tych tekturek, będę je rozcinał na te spotkania, no bo każde dziecko musi dostać swoją tekturkę. Ale znaczki, jeśli macie takie właśnie, które mógłbym dać dzieciom, czy to młodszym w tym stylu, czy trochę starszym, które już troszkę więcej chcą wiedzieć, no to wtedy piszcie na ten adres. Wysyłajcie. Ja będę je wykorzystywał właśnie do tego typu spotkań. Na przykład, o, tutaj mam też ostatnio przeglądałem, widzicie, też to już z mojej kolekcji, będę to też, zastanawiam się, czy w całości, czy rozrywać to. Jeszcze się będę zastanawiał, jak to ogarnąć, to też dzieci dostaną za darmo. Także coś takiego, słuchajcie, takie plany, takie znaczki, bardzo wam dziękuję. Pamiętajcie, jeśli macie jakieś znaczki i nie są wam one potrzebne, planujecie je wyrzucić, czy się ich pozbyć, to nie wyrzucajcie, broń Boże, na śmietnik. Wyślijcie do mnie, ja zrobię z nich użytek, spotkam się z dziećmi, dam dzieciom w prezencie, spróbuję namawiać ich na kolekcjonowanie znaczków, żeby też zbierały i podzielały naszą wspólną pasję, bo jak dobrze wiecie, zbieranie znaczków jest świetnym hobby, świetną rozrywką i spędzaniem czasu, a teraz zimowe wieczory, gdy po 15 już jest ciemno, dzieci wracają ze szkoły, nie zawsze mają lekcje do zrobienia. Wolałbym, żeby nie siedziały przed telewizorem czy przed komputerem, tylko przeglądały znaczki. To jest o wiele zdrowsze i bardziej rozwijające, bo tym bardziej mogą właśnie poszukać. O, jeśli ktoś z Warszawy i mieszka koło ulicy Dzielnej, no to może się zorientować. O, to jest koło mnie. Mogę pójść i zapukać do tego mieszkania i zobaczyć, kto tam mieszka. No taka ciekawostka. Także widzicie, bardzo, bardzo panom dziękuję za wysyłkę. Jeśli ktoś z was jeszcze coś chciałby dosłać, to byłbym bardzo wdzięczny. Dzięki wielkie za oglądanie. Do następnego razu, do następnego filmiku. Cześć!